Robert Janowski to jedna z tych gwiazd, którą zna prawie każdy. Jednak nie wszyscy zdawali sobie sprawę, jakiego bólu doświadczał. Powodem był rodzinny dramat. Robert Janowski bez wątpienia osiągnął wiele sukcesów. Zarówno estradowych, jak i medialnych. Gwiazdor trwale połączony ze światem muzyki wyznał po latach tajemnicę dotyczącą swojej rodziny. Sukcesy przeplecione rodzinnym dramatem Robert Janowski już od najmłodszych lat przejawiał najróżniejsze talenty. W czasach licealnych tworzył i uczestniczył w występach kabaretowych, akademiach oraz apelach szkolnych. Rozwijał swoje zdolności pisarskie, przygotowując scenariusze oraz pisząc wiersze. Jednak to było niewystarczające i jego uwagę przykuła muzyka. Ukończył szkołę muzyczną i stopnia w klasie fortepianu. W latach 80. występował u boku wielu zespołów rockowych, takich jak chociażby Oddział Zamknięty. Natomiast ogólnopolski rozgłos przyniosły mu występy w Musicalu Metro, którego gwiazdą był przez 8 lat. Warto wspomnieć, że z tym spektaklem wystąpił nawet na Broadwayu, co jest niemałym sukcesem. Współpracował z wieloma teatrami i skomponował wiele popularnych utworów. Większość ludzi może go jednak kojarzyć głównie z działalności pozamuzycznej. Przez ponad 20 lat prowadził niezwykle popularny program pod tytułem Jaka to Melodia, dzięki czemu Robert Janowski jest niezwykle rozpoznawalną personą show biznesu. Jednak to pasmo sukcesów kryło za sobą rodzinny dramat, który rozgrywał się w jego życiu. Robert Janowski wspomina rodzinny dramat. Jego matka była reżyserką spektaklów teatralnych w placówkach kulturalnych. Najpewniej to właśnie dzięki niej zaszczepiona została w nim miłość do sztuki. Ojciec był pilotem i majorem Wojska Polskiego. Robert Janowski wspomina swojego ojca jako człowieka oschłego, którego nigdy tak naprawdę nie poznał. Nawet gdy był z nami, to tak, jakby go nie było. Miał swój pokój, zamontował zamek w drzwiach i siedział tam. Zamknięty. Nie było wspólnych posiłków. Nie było rodziny, stwierdził gwiazdor. Kiedy Robert Janowski miał 11 lat, jego rodzice rozwiedli się i wraz z siostrą zamieszkali z matką. Mimo tego, że jego ojciec wyprowadził się niedaleko od nich, praktycznie go nie widywali. Był kimś obcym. Odciął się od nas po rozwodzie. Wyszedł i zamknął drzwi. Nie płacił alimentów. W ogóle nie interesował się nami. Długie lata tęskniłem za nim. Może bardziej za jego wyobrażeniem, za ojcem jako instytucją, wzorem mężczyzny, wspomina Robert Janowski. Jednak szczęśliwie dla gwiazdora była przy nim matka, która nie pozwoliła mu zejść na złą drogę.
Pokazała mu świat pełen pasji i zmotywowała do ukończenia studiów weterynaryjnych. Zacząłem się staczać. Nic mnie nie obchodziło, tylko wałęsanie się z kolegami. Paliło się papierosy, piło tanie wino, opowiada artysta. Dzisiaj grzeje, jeden. Nie żyje mama z sześciorgiem dzieci, najmłodsze miało roczek. Okropna śmierć, nie mieli szans dwa. Policja błaga o pomoc, szukają dwóch mężczyzn. Dopuścili się karygodnego czynu w samym sercu polskiego miasta 3. Na wakacjach schudła minus 17 kg. Odchudziła ją ta roślina. Ponad rok temu media obiegła informacja o śmierci ojca Roberta Janowskiego. To zdarzenie przyczyniło się do spotęgowania bólu towarzyszącego mu od dzieciństwa. Jest we mnie wielki smutek, że nie udało nam się przeżyć życia razem. Teraz już nawet nie dowiem się, dlaczego tak było, zwierzył się artysta. Najlepsze newsy dnia, źródło, PIKiO. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKiO. PL na Google News.